Dzień dobry Państwu. Ja pomimo olbrzymiego, nie ukrywam, zdenerwowania, postaram się jak najrzetelniej przedstawić dzisiaj informacje o pogodzie. A zacznę od tego, że obecnie Polska znajduje się pod wpływem układu barycznego wysokiego ciśnienia, który powoli przesuwa się za nasze wschodnie granice, ale jak na razie bardzo korzystnie wpływa na temperatury i na pogodę w naszym kraju. Cała Polska słoneczna, słoneczna i jeszcze raz słoneczna. Niewielkie zachmurzenia pojawią się jedynie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim oraz na krańcach Polski Południowej, Katowice, Kielce, Lublin. Tu niewielkie chmury mogą się pojawić, ale z tych chmur na pewno nie będzie padać. Temperatury bardzo wysokie, od 27 stopni w Suwałkach i w Gdańsku, 28 to wartości dla Olsztyna i Białegostoku. W przeważającej części kraju temperatury temperatura wyniesie 29 stopni, a najcieplej dzisiaj w Rzeszowie, w Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu, tutaj słupki rtęci wskażą 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Pamiętajmy, że to są wartości temperatur w cieniu, także w słońcu te wartości mogą być zdecydowanie wyższe. Niestety pod koniec dnia pogoda zepsuje się na krańcach Polski Zachodniej, ponieważ tu wkroczy front atmosferyczny, który zepsuje pogodę i tutaj pojawią się dosyć silne i groźne wyładowania atmosferyczne. Ciśnienie całkiem przyzwoite, 1005 hektopaskali, ale będzie delikatnie spadało. Dziękuję Państwu za uwagę. W następnym spotkaniu pogodowym zobaczycie Krzysztofa.